Dzień dobry, witam. Po raz 16 spotykamy się na spotkaniu ogólnopolskim organizacji. Wszyscy, którzy zgłosili się, żeby uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu, musieli odpowiedzieć na 3 pytania. Pytanie pierwsze brzmiało, dlaczego temat tegorocznego spotkania jest dla Ciebie ważny, dla Ciebie, Twojej organizacji, Twojego regionu. Było też dużo odpowiedzi, które układały się w taki wątek bardziej ogólny, by mieć wpływ, by uczestniczyć, by współdecydować, by mieć na przykład wpływ na kształt prawa lokalnego. A przede wszystkim działać i odbudowywać tę Polskę i zabierać i pilnować tego, żeby ci wszyscy nasi zapomnieni, najbiedniejsi z problemami korzystali z tego rozwoju. Ponieważ chcę właściwie powiedzieć o tym, co my w tej chwili wiemy, o człowieku i o genach. Tematowi, który budzi w Polsce wiele wątpliwości, kwestii, jak możemy chronić nasze prawa, w szczególności kiedy coś się zmienia w naszej okolicy. Badania, które mają być taką diagnozą przemian na wsi i pewną prognozą przyszłości. Przyjechała Pani pewnie w określonym celu do Maróza. W jakim? No, po prostu zdobyć wiedzę, poznać inne osoby, poznać ich zwyczaje, co mają inni do powiedzenia, wysłuchać Państwa tu na prelekcjach. Nowych wytycznych, może coś nauczę się jeszcze, żeby coś jeszcze rozwinąć. Wpływ obecności tutaj w Marózie dał mi takiego kopa, że rozwiązaliśmy ten problem i przeprowadzając się do nowej miejscowości spotkałam się znowu z problemem, gdzie nasunął się temat spotkań tutaj w Marózie, konkretnie pod mój temat i myślę, że wywiozę stąd dużo informacji, dużo wskazówek. Znaczy z roku na rok kompetencje i merytorycznie Maróz staje się coraz lepszy, rozwija się, no i to po prostu cieszy. Podobno 20% uczestników z roku na rok przyjeżdża, nie wiem, ja tych danych, usłyszałem kiedyś o tych danych, że się powtarzają, ale to też pokazuje skalę, że trzeba jeszcze nad tym pracować. Za każdym razem przyjazd tutaj ładuje moją energię, tak, którą gdzieś tam po drodze w moich codziennych działaniach utracam, a tutaj nową energię, nowe pomysły, wymianę doświadczeń, także cały czas coś nowego i za każdym razem wyjeżdżam z czymś nowym, z nową siłą. Powiem, że jest bardzo fajnie, jest fajnie tutaj przyjechać, nabyć nowe znajomości, spędzić czas ze znajomymi z całej Polski, których niestety można tylko spotkać raz w roku. Chcemy pokazać właśnie nie taki diabeł straszny i takim też miejscem jest Maróz, dlatego zawsze nawet tutaj do Maróza też zapraszamy wójtów. Zaprosiliśmy panią burmistrz po to, żeby pokazać, że wójt, burmistrz to jest też człowiek, który ma zadanie do wykonania i musi to zadanie zrealizować. Uważam, że bardzo dużo ciekawych rzeczy tutaj dowiedzieliśmy się. Szczególnie dla mnie ogromną wartość miały warsztaty dotyczące socjotechniki przeprowadzania konsultacji społecznych, bo z tym jest ciągle nie tak. Jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, tak zaopiekowani, że nie chce się stąd wyjeżdżać. My chcieliśmy, mówiąc o tych przepisach, jakby zachęcić Was do używania narzędzi przewidzianych prawem do rozwiązywania tych naszych problemów codziennych. Jak się nie dba o to dobro wspólne, że straci się wszystko, znaczy straci się swój majątek, straci się swoją lokalną wolność, a także straci się to dobro ogólne, jakim jest Rzeczpospolita.